Dzień dobry, to już się nagrywa. Tak jest. Zapraszam serdecznie na zajęcia w Domu Kultury w Orzyszu. Do tej pory przeprowadzaliśmy te zajęcia wspólnie, fizycznie. Mogliśmy sobie w sposób praktyczny potrenować śpiew. Teraz jest taka sytuacja, musimy sobie radzić multimedialnie. Serdecznie witam swoje grupy, z którymi miałem do tej pory przyjemność współpracować. Grupy dziecięce, grupy młodzieżowe, grupy dorosłych, seniorów, klub spotkań artystycznych, zajęcia z pianina. Pozdrawiam uczennicę gry na trąbce i ucznia gry na akordeonie. Na dzisiejszych zajęciach wspólnie poćwiczymy troszeczkę nasz głos. Dawno się nie widzieliśmy, nie słyszeliśmy. Trzeba z powrotem obudzić ten nasz głos. Wyobraźmy sobie, że nasze ciało to jest pudło rezonansowe, które musi czuć się swobodnie, żeby ten dźwięk ładnie nam rezonował. Weźmy tu na przykład sobie kontrabas. Kontrabas jest to wielki instrument, który ma takie duże pudło rezonansowe, które rozbrzmiewa pod wpływem drgania strun. U nas też są struny głosowe, też drgają. Też to powoduje, że ten dźwięk nam się wydobywa z naszego całego ciała. Jakby najważniejsze w śpiewie, najważniejsze w wydobyciu głosu jest nasz oddech. Od niego się wszystko zaczyna. Musimy sobie wyobrazić, że mamy balonik, który jak pompujemy, wypełnia się powietrzem. Co za tym idzie, on zwiększa swoją objętość. Tak samo my. Nie wstydzimy się, ćwiczymy tutaj na zasadzie poszerzania naszych żeber i naszego tutaj brzuszka, te nasze przeponki, tutaj mięśnie podpierają te powietrze. Czyli nabieramy do 4 powietrze. I do 4 wypuszczamy. Nabieramy i wypuszczamy. Nie robimy przy tym żadnego zatrzymania. Nie robimy zatrzymania ze względu na to, że jak zatrzymamy powietrze, od razu nam się organizm zaciska, mięśnie się spulchniają i tego powietrza potem nam mniej wypuszczamy. Nie daj Boże, potem tego powietrza znowu dobieramy. Najlepiej jest nabrać powietrze i całe to powietrze wypuścić. Poróbmy sobie to ćwiczenie. Było do 4, można kilkakrotnie sobie porobić do 4, teraz poróbmy do 2. Nabieramy do 2 i wypuszczamy do 2. Adekwatnie do tego, w jakim tempie śpiewamy dany utwór albo jakieś ćwiczenie, to w takim samym tempie nabieramy powietrze. Na przykład raz, dwa, trzy wypowiadamy, tak? Jakbyśmy robili raz, dwa, trzy wolniej, to byśmy robili raz, dwa, trzy, tak? Tak samo jest w śpiewie i w ćwiczeniach naszych dykcyjnych, wokalnych, rozgrzewających. Na początek weźmy sobie do 2, nabierając powietrze. Dobrze jest sobie się położyć, najlepiej na równej przestrzeni, na podłodze. Położyć sobie książkę. I wtedy, kiedy nabieramy powietrze, książka nam się unosi, a wypuszczamy, opada. To jest najlepsze ćwiczenie pokazujące nam, czy poprawnie oddychamy. Zróbmy teraz sobie razem wspólnie do 2. Nabieramy i wypuszczamy. I cały czas powtarzamy. Jeśli nam się zakręci w głowie, odpocznijmy, usiądźmy. Można porobić ćwiczenia oddechowe na zasadzie sykania, czyli s po 3 razy. Na przykład nabieramy powietrze i s i długi s wypuszczamy. S i długi wypuszczamy. Tak? I tak kilka razy. Można porobić to na zasadzie pytyfy. Tak? Dodając też można K. P, t, f, k, p, t, f, k. Te wszystkie ćwiczenia rozgrzewające nie tylko do śpiewu nam pomagają się otworzyć, tylko pomagają również do wymowy. Zawsze z rana, jak wstajemy, ten głos jest nasz zaspany, nierozbudzony, a wieczorem on już lepiej funkcjonuje ze względu na to, że cały dzień rozmawiamy i używamy naszego aparatu mowy i on wieczorem już jest bardziej rozbudzony. Dziękuję za udział. Do zobaczenia. Pozdrawiam. Trzymajcie się ciepło. Cześć.
Do zobaczenia na kolejnych zajęciach.